W jednym z ostatnich filmów przedstawiłem takie właśnie sceny, i to naprawdę bardzo wyjątkowe momenty z życia Bobrów, no bo bardzo trudno jest udokumentować, bądź też zaobserwować moment, kiedy kolokwialnie mówiąc. Bóbr zabiera się za drzewo, czyli zaczynają obgryzać wszystko po to, żeby spowodować jego upadek. Wtedy bubr z łatwością może dostać się do gałęzi, które wykorzystuje do tego, aby nadbudować, poprawić tamę. To samo tyczy się żeremi, czyli takich miejsc, gdzie te bobry wypoczywają. I bobry potrafią dostosować najbliższe otoczenie do własnych potrzeb i to jest w tych zwierzętach niesamowite. I wtedy, kiedy opublikowałem ten film. Film, kiedy tłumaczyłem te wszystkie zachowania, i tutaj doskonale to widać, bo wszystko dzieje się niespełna metr przed kamerą, już naprawdę bliżej się nie dało, zaznaczałem, żeby zwrócić uwagę na kilka momentów, i w tym filmie również to doskonale widać. Bubr pomaga sobie łapami, opiera się i zgryza cały czas to drzewo, ale co jakiś czas. Przestaje to robić. Teraz to było dokładnie widać. Wszystko dlatego, że podczas momentu, gdy on gryzie, nie słyszy dobrze, co się wokół niego dzieje. Jak widzicie, są tutaj też zarośla, więc jego pole widzenia jest troszeczkę ograniczone. I często przechodzą tędy wilki. Dlatego on doskonale wie, że trzeba być czujnym. On też czuje zapach tych wilków, ale to nie powoduje, że on ucieka, że on nie chce tutaj przychodzić, przestaje pracować, bo w tym filmie udowodnię wam, że. On dalej pracuje, mimo że przechodzą tędy wilki. I bardzo chciałem wam te wilki pokazać. Szczególnie w ciągu dnia, bo wtedy jest mnóstwo kolorów, jest piękna jakość nagrania. I zobaczcie, pojawił się pierwszy wilk. Mówię pierwszy, bo zanim będzie podążał drugi, on się wystraszył, bo cały czas w lesie pojawiają się grzybiarze. I tak wiele ludzkich zapachów powoduje, że on się boi, on odskakuje i to jest zdrowa reakcja wilka. Mimo, że nie ma... Człowieka fizycznie w lesie, ale wystarczy, że poczuje zapach i od razu automatycznie odskakuje. Boi się, to jest wrodzony lęk. Podkuli ogon i uciekaj. Tutaj pokazuje to w zwolnionym tempie. Dostrzegł element, poczuł zapach człowieka i od razu odskoczył, mimo że człowieka. W danej chwili w tym miejscu w ogóle nie było. Przechodził tutaj, ponieważ jest bardzo zainteresowany tym, co ten bóbr tutaj robi. Tak naprawdę tym bobrem, no bo jak wiemy, wilki również jedzą bobry. No i on tutaj sprawdza, co się dzieje, czuje zapach tego bobra. Drugi z Wilków po prostu przechodził na drugim planie, bo zauważył, że ten odbieg więc ten nie chciał tutaj ryzykować, dostrzegł, że jest coś nie tak. Ale tej samej nocy pojawił się tutaj z powrotem bóbr i on zaczynał. Bardzo powoli, bo on doskonale czuł zapach tych wilków, które tutaj przechodziły, ale to nie spowodowało tego, że ten bubr przestał pracować. On dalej działał przy drzewie. Co więcej, kolejnego dnia pojawił się inny drapieżnik, mniejszy od wilka, ale bardzo w przyrodzie pożyteczny, zjadający mnóstwo myszy oczywiście lis, który również był zainteresowany tym, co ten bubr to robi. To również nie spowodowało tego, żeby bubr przestał pracować, wręcz przeciwnie cały czas, no robił to całymi nocami, więc to też pokazuje, że bubr potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby takie jedno drzewo przewrócić. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.